Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedzi na pytania, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj i w jaki sposób politycy wykorzystują ją do swoich celów. Andrzej Nowak, profesor nauk humanistycznych, publicysta, historyk, wybitny znawca dziejów Rosji i Związku Sowieckiego. Pan ma swoje ulubione miejsce w Rosji? Za rzadko bywam w Rosji, żeby znaleźć takie ulubione miejsce. Raczej ulubione miejsca, których nie widziałem. Chciałbym zobaczyć Workutę, chciałbym zobaczyć te północnoeuropejskie peryferie Rosji. Teraz mówię trochę pod wpływem książek Siergieja Lebediewa, które robią na mnie ogromne wrażenie. Ale rozumiem, że to miejsce nie jest związane z pana działalnością naukową. Nie, oczywiście wspominam dobrze swoją pracę w archiwach rosyjskich, ale trudno mi powiedzieć, że to są moje ulubione miejsca, bo one nie są specjalnie efektowne od strony wizualnej. Czasem zimno tam było, kiedy tam miałem okazję pracować dłużej w latach 90. Natomiast bardzo duży pożytek można było rzeczywiście naukowy z nich wynieść wtedy. Miał pan jakieś przygody w tych archiwach? Miałem pokusy. Kiedy w tak zwanym trofejnym archiwum pracowałem, czyli tym, które zostało zrabowane przez Armię Czerwoną i włączone wtedy, ale na zasadzie wydzielonej do zasobów archiwum wojskowego w Moskwie na ulicy Admirała Makarowa, to kiedy widziałem na przykład bezcenne listy Piłsudskiego, w tym chyba jego najważniejszy i najpiękniejszy list, testament spisany w formie właśnie listu do Feliksa Perla, przed akcją pod Bezdanami, taki manifest programowy, można powiedzieć modernistyczny, człowieka, który mówi, że nie chce żyć pod nachajką, nie chce żyć jak niewolnik, nie chce uprawiać kwiatków, tylko chce się bić na ostre. No i to na zasadzie zrabowanej leży w Moskwie. Więc miałem pokusę, żeby to schować do kieszeni, bo to nieduży list w gruncie rzeczy, ale sobie pomyślałem, nie będę miał wstępu już do tych archiwów. Pana dwie najważniejsze książki w dorobku są poświęcone rokowi 1920, polityce Piłsudskiego, ale też spojrzeniu i polityce Wielkiej Brytanii wobec Polski w tym czasie. Jak pan doszedł do tego tematu? Dlaczego akurat ten temat stał się pana takim głównym, który pan badał? Ja szedłem trochę może krętą drogą, a raczej pewnymi zygzakami do tej tematyki, bo pracę magisterską pisałem o takim skrajnie nacjonalistycznym, szowinistycznym, nawet można powiedzieć, ideologu rosyjskim końca XIX wieku, Nikołaju Danilewskim. I od Danilewskiego cofnąłem się z kolei do tego, co Polacy myśleli o Rosji na początku wieku XIX, wielkiej emigracji. To był z kolei mój doktorat. Także zacząłem od wieku XIX, ale napisawszy dość grubą pracę o właśnie myśli wielkiej emigracji, Mickiewicza, Krasińskiego, Mochnackiego, Lelewela na temat Rosji, zobaczyłem przedłużenie tych rozważań w praktyce politycznej. Najpierw Czartoryskiego, obozu, który on tworzył właśnie na wielkiej emigracji, ale praktycznie próbował realizować ten program rozbijania Imperium Rosyjskiego. No i cóż, w ten sposób doszedłem właśnie do tego, który najbardziej się posunął w tym dziele rozbijania Imperium Rosyjskiego, czyli do Piłsudskiego. Od korzeni jego, powiedziałbym, pomysłu na rozbicie Imperium Rosyjskiego doszedłem do tego, co Piłsudski robił już w XX wieku. Mamy 1918 rok. Wtedy Polska wraca na mapę Europy po 123 latach. I jak Piłsudski wyobrażał sobie stosunki z Rosją, w której wówczas się kotłuje i w zasadzie nie mamy jednej Rosji? Może warto przypomnieć, że Piłsudski zaczął swoją w ogóle karierę pisarza politycznego od tekstu poświęconego właśnie stosunkowi do Rosji, a ściślej do rewolucjonistów rosyjskich, w którym precyzuje wyraźnie swój pogląd, że rewolucjoniści rosyjscy mogą być sojusznikiem dla nas, to znaczy dla polskiego ruchu niepodległościowego, jeśli pomogą rozbić to więzienie narodów, czyli Imperium Rosyjskie. Do bolszewików podchodził ostrożnie, także dlatego, że uważał ich właśnie dążenia, w szczególności odkąd Lenin uchwycił mocną ręką tę partię, a raczej ją skonstruował, że bolszewicy chcą w istocie odnowić tę strukturę podległości, hierarchiczną strukturę. To oczywiście
Piłsudski odrzucał i stąd szukał innych rewolucjonistów rosyjskich w kręgu eserów, socjalistów, rewolucjonistów. Rzeczywiście dużo bardziej, powiedziałbym, republikańsko-demokratycznie nastawionych, chociaż chętnie sięgających po metody indywidualnego terroru. Tak się zaczyna jego kontakt z Sawinkowem, tym, który stanie się najważniejszym, można tak powiedzieć, symbolem owej trzeciej Rosji już w roku 1919 i 20. Piłsudski od marca 17 roku wznawia swoje poszukiwania partnerów w Rosji, w samej Rosji, w rosyjskim narodzie, jeśli można tak powiedzieć. I tak pojawia się i stopniowo dojrzewa koncepcja trzeciej Rosji. Jak pan patrzy dzisiaj na poszukiwania tej trzeciej Rosji? Ona w ogóle istniała? Piłsudski widział w dwóch wariantach współpracę z ową trzecią Rosją, tą nieimperialną. Albo okaże się ona za słaba i wtedy będzie tylko narzędziem naszym polskim narzędziem w walce o rozbijanie caratu. Nie najważniejszym, dużo ważniejsza będzie Ukraina oczywiście. Albo ta trzecia Rosja i to by było lepsze. To Piłsudski niewątpliwie uwzględniał jako optymalny scenariusz. Jednak powstanie i ostatecznie pogodzi się z tym, że jest nie tylko niepodległa Polska gdzieś na zachód od rzeki Bug, ale że jest też niepodległa Ukraina. Chciał dać szansę temu optymalnemu scenariuszowi, choć moim zdaniem w świetle źródeł nie da się powiedzieć, iż wierzył z pełnym przekonaniem w powodzenie tego scenariusza, ale chciał go spróbować w sprzyjających warunkach, jakie się pojawiły, kiedy dwie Rosje wzięły się za łby, przepraszam za określenie. Bolszewicy wiosną 18 roku mieli do czynienia z wojną domową, z walką tych, którzy się nie zgadzali z bolszewizmem, w dużej części odwołując się do tradycji caratu. Wojna polsko-bolszewicka toczy się de facto od początku XIX roku, kiedy bolszewicy zdobywają Wilno. Pan mówił, że w Rosji mamy w zasadzie trzy karty, na które mógłby teoretycznie grać Piłsudski. To są oczywiście bolszewicy, to są biali, no i to jest ta trzecia demokratyczna Rosja. Dzisiaj Piłsudskiemu czyni się zarzut z tego, że w 19 roku, latem, jesienią, zawiera rozejm w Mikaszewiczach, w ten sposób ratując bolszewików ocalając bolszewików i dopuszczając do tego, co potem wydarzyło się w 1939 roku na przykład. Jaki był stosunek Piłsudskiego do białych? To oskarżenie, które zostało potem podniesione przez Denikina, czyli głównodowodzącego sił południa Rosji, tej najsilniejszej formacji białych, nawiązywało do doświadczenia samego Denikina, który prowadził wtedy ofensywę z południa w kierunku Moskwy. Doszedł do Orła, to jest już niedaleko rzeczywiście od Moskwy. Stąd wrażenie, była w zasięgu już ta Moskwa, prawda? Można było tam wkroczyć. I generał, który przegrał, nie zdobył tej Moskwy, szukał usprawiedliwienia i mówi, jak to? To wiadomo, to nie ja tutaj popełniłem jakieś błędy, tylko to Piłsudski nie pomógł, prawda? Dogadywał się z bolszewikami i pozwolił im, to znaczy czerwonym, wycofać swoje oddziały z frontu przeciwpolskiego, istniejącego od stycznia, właściwie od lutego 19 roku i przerzucić do walki ze mną, czyli z białymi. I tak uratowana została rewolucja bolszewicka. To oskarżenie Denikina powtórzy potem, nadając mu dużo większy rezonans, Sołżenicyn już w latach 70. XX wieku i powtarza go dzisiaj duża część, powiedziałbym, rosyjskiej publicystyki historycznej. Jeśli w ogóle zajmuje się wojną 20 roku, to w takim właśnie kontekście, że to Polakom zawdzięczamy w cudzysłowie te wszystkie nieszczęścia. Ale dlaczego Piłsudski zdecydował się zawrzeć ten tajny rozejm w Mikaszewiczach? Nie było żadnego formalnego rozejmu, to powiedzmy. Toczyły się rozmowy, których formalnym pretekstem była sprawa wymiany jeńców i one oficjalnie się toczyły, te dotyczące wymiany jeńców. Natomiast nieformalne rozmowy toczyły się po to, by sprawdzić to ze strony Piłsudskiego, czy istnieje możliwość kompromisu z bolszewikami, politycznego kompromisu. Dla Piłsudskiego test był tylko jeden. Czy bolszewicy uznają niepodległą Ukrainę? Także w kontekście nacisków ze strony państw zachodnich, które chciały, ażeby Polska, której naczelnikiem i wodzem naczelnym armii, której był Piłsudski, zawarła porozumienie z białymi. Porozumienie, co do którego biali byli niezwykle konsekwentni. Powiedziałbym szlachetnie konsekwentni, szlachetnie głupio konsekwentni. Ponieważ mówili, porozumiemy się z wami Polakami, którzy macie pewną istotną siłę militarną i możecie rzeczywiście realnie nam pomóc w walce z bolszewikami, ale jak uznacie granice na Bugu.
No tego nikt w Polsce nie mógł zaakceptować, nikt poza komunistami. Francja zwłaszcza naciskała, żeby ono zostało zawarte, naturalnie na warunkach, jakich zażyczy sobie Białorusia, bo to Białorusia miała być partnerem Zachodu, nie Polska. Zatem sposób rozumowania Piłsudskiego był zasadniczo geopolityczny. I z tego można mu czynić zarzut, to znaczy przedłożył rację geopolityki nad rację, powiedziałbym, humanitarno-ideowe, w których zidentyfikować byśmy mogli bolszewizm jako wielkie zło, prawda? Dla niego bolszewizm był złem relatywnym, relatywnym do tego, jakie konsekwencje będą wynikały z istnienia bolszewizmu w Rosji dla Polski, a jakie wynikałyby z powrotu tam białych. Gdyby wrócili biali w roku 19, to granica Polski musiałaby być na Bugu. Bo tego żądał Zachód. I dlatego Piłsudski nie spieszył się z porozumieniem z Białą Rosją. Polska nie miała takiej siły jeszcze wtedy. Czy realnie uratował bolszewizm tymi rozmowami tajnymi w Białowieży, a przede wszystkim w Mikaszewiczach, od klęski? Otóż prosta rachuba sił, której dokonuje w swojej książce, wydaje się przeczyć tezie Denikina, Sołżenicyna i wszystkich, którzy powtarzają te interpretacje, że Piłsudski uratował bolszewików od klęski. Bolszewicy mieli wtedy, to jest w październiku 19 roku, 3,5 miliona ludzi oficjalnie w Armii Czerwonej. Realnie oczywiście to było kilkakrotnie mniej, ale Denikin w tym samym czasie i wszystkie inne formacje białych miały 560 tysięcy ludzi formalnie pod bronią. Znów w polu było to wielokrotnie mniej. Czy w tej sytuacji przerzucenie 40 tysięcy, bo taką liczbę żołnierzy rzeczywiście Czerwoni przerzucili z frontu przeciwpolskiego, korzystając z tych rozmów, na front przeciwko Denikinowi, przesądziło o tym, że Denikin przegrał, a Czerwoni wygrali? No, myślę, że nikt nigdy tego ostatecznie nie udowodni. Natomiast, no powiedziałbym, zdrowy rozsądek nakazuje raczej tego rodzaju tezę podważyć. Bolszewicy po prostu mieli dużo więcej rezerw, dużo więcej sił. Denikin może uszedłby jeszcze 20-50 kilometrów do przodu, ale bolszewicy mieli miażdżącą przewagę militarną nad nim wtedy. A jesienią Piłsudski zatrzymuje ofensywę, front ustaje, natomiast w kwietniu kolejnego roku podejmuje ofensywę kijowską wraz z sojuszu z Ukraińcami Szymonem Petlurą. Co się zmienia w jego myśleniu? Co on chce osiągnąć tą ofensywą? To jest moment, kiedy już dogasa wojna domowa w Rosji. Zatem Piłsudski wie, że to jest ostatni moment, kiedy może jeszcze wystąpić z jakimiś szansami powodzenia. No bo kiedy Rosja będzie już zjednoczona z powrotem, wszystko jedno, czy przez białych, czy przez czerwonych, wszystko jedno z punktu widzenia Piłsudskiego, z punktu widzenia tego geopolitycznego, o którym mówimy. Kiedy Rosja będzie zjednoczona, no to nasze siły są słabsze, niewątpliwie, polskie siły. I tu zresztą Piłsudski przeliczył się trochę, liczył, że wojna domowa będzie trwała dłużej, będzie bardziej wyrównana, że bolszewicy nie uporają się tak szybko z białymi. Otóż w tym ostatnim momencie, kiedy jeszcze Rosja, no chociaż częściowo była podzielona wewnętrznie, jeszcze resztki tych białych operowały na Krymie, Piłsudski zdążył przygotować do tego momentu, czyli do wiosny 20 roku, sojusz z Ukrainą, zepchniętą z kolei na pozycję, które ją zmusiły do tego sojuszu. To znaczy Petlura stracił oparcie, Petlura jako reprezentant tej niepodległościowej, można tak powiedzieć, frakcji ruchu politycznego na Ukrainie, stracił oparcie na większości terytorium ukraińskiego, z którego usunęli go bolszewicy. I w takiej sytuacji, żeby odnaleźć nadzieję na odbudowanie niepodległej Ukrainy, musiał zawrzeć sojusz z Piłsudskim. Tak wyglądała ta koincydencja w czasie, która jednocześnie powinna być opatrzona następującym zastrzeżeniem. Otóż bolszewicy mieli swoje siły zgromadzone na polskim froncie i skoncentrowane na dwóch odcinkach. Jeden front zachodni, skierowany ku Warszawie, i front południowo-zachodni, który patrzył jednym okiem na Polskę, na Lwów, drugim okiem, w pewnym sensie bardziej wytężonym, na Krym. I było jasne, że bolszewicy przygotowują się do ofensywy. Te przygotowania wyraźnie koncentrowały się na północy, czyli na tym odcinku białoruskim. Piłsudski natomiast zdecydował się uderzyć na odcinku południowym. Z punktu widzenia wojskowego był to niewątpliwie błąd. Tylko chciał wykonać manewr polityczny, to znaczy stworzyć przestrzeń do niepodległej Ukrainy. Uderzył na Kijów.
Po to, by Petlura, który idzie jako formacja pomocnicza z wojskami polskimi, mógł tam zainstalować rząd ukraiński i okrzepnąć. Plan był taki, że przez 3 miesiące mniej więcej Wojsko Polskie daje osłonę Petlurze. No tyle tylko, że w tym samym czasie już front zachodni zaczął, ten bolszewicki front zachodni zaczął realizować wcześniejsze plany wielkiej ofensywy przez Wrota Smoleńskie w kierunku Bugu, w kierunku Warszawy. Pierwszy impet tej ofensywy został zatrzymany, ale drugi impet był już nie do zatrzymania. Po prostu bolszewicy mieli tam zgromadzone takie siły, że koncentracja polskiej uwagi, powiedziałbym, operacyjnej na Kijowie, no odbiła się na możliwościach zatrzymania wielkiej ofensywy rosyjskiej, która ruszyła ostatecznie w końcu czerwca, na początku lipca. No i wtedy okazało się, że z punktu widzenia wojskowego postępowanie Piłsudskiego było błędne, z punktu widzenia politycznego było jedyną sensowną opcją, no bo dać szansę Ukrainie. Niestety okazało się, że Ukraińcy w swojej masie są zmęczeni no, trwającą już 6 lat wojną, zmieniającym się po raz nasty rządem w Kijowie, no bo zmieniały się jak w kalejdoskopie te władze. I Petlura nie był w stanie wykrzesać masowego entuzjazmu swoich pobratymców dla idei niepodległości Ukrainy. To razem sprawiło, że z tej próby wyzwolenia Ukrainy i postawienia jej obok Polski niewiele wyszło. Jakie miejsce w wyobraźni politycznej bolszewików miała pełnić Polska? Traktowano Polskę jako wyłącznie, można tak powiedzieć, agenta sił imperialistycznych zachodnich. Znaczy Polska robi to, co jej każe Paryż, to, co jej każe Londyn. Bardzo długo panowało niezrozumienie w Moskwie tego, że Londyn w istocie sprzyja Moskwie. Nie dlatego, że kocha bolszewizm premier David Lloyd George, ale dlatego, że chce nareszcie ustabilizować sytuację na kontynencie europejskim z tym partnerem, który jest zawsze silny, czyli z Rosją. A skoro bolszewicy rządzą Rosją, no to z bolszewikami. W istocie jednakże w maju 20 roku, czyli kiedy już polska armia jest w Kijowie, zaczęto rozważać tę kontrofensywę polską, bo pamiętajmy, że to była w istocie kontrofensywa, jako przejaw nieodpowiedzialnego, bo nie liczącego się z własnymi siłami polskiego ekspansjonizmu, który łatwo będzie zgnieść. Dlaczego? No, powód jest ideologiczny i geopolityczny. Ideologiczny, no bo zgodnie z doktryną Marksa, rewolucja powinna wygrać tam, gdzie jest najsilniejszy proletariat, a najsilniejszy proletariat jest tam, gdzie jest najwięcej przemysłu. Czyli w Niemczech, no nie w Rosji. A więc zgodnie z marksizmem, można powiedzieć, należało zmierzać do Berlina. Natomiast powód geopolityczny był, no wiązał się właśnie z tym, co wyraża to słowo, z geopolityką. A więc przekonaniem, że jeśli Rosja połączy swoje siły z Niemcami, no to nikt w Europie, na kontynencie europejskim nie stawi czoła takiej potędze. No i straszliwe, powiedziałbym, rozczarowanie Lenina przychodzi, kiedy okazuje się, że ta Polska nie dała się złamać, nie przebito się przez Polskę. Lenin tymczasem na konferencji specjalnie poświęconej, konferencji partyjnej 22 września 20 roku, podsumowaniu tej klęski, używa takich słów. Spotkała nas niesłychana, kolosalna, lubił bardzo słowo kolosalna, Lenin bardzo często je powtarzał, niesłychana, kolosalna klęska. Używa to jest cytat dosłowny na określenie tego, co stało się pod Warszawą w 20 roku. Klęska, którą następnie Lenin tłumaczy, na czym ona polegała. Liczyliśmy, my bolszewicy, kierownictwo bolszewickie, że rozbijemy cały system wersalski. Zrozumieliśmy to już w maju 20 roku, że Warszawa jest najważniejszym filarem systemu wersalskiego i my bolszewicy uważaliśmy, że to jest właśnie ten moment. Od pierwszego szturmu, kiedy obalimy Polskę i dojdziemy do Berlina, no to zawali się system wersalski, Europa będzie nasza. I okazało się, że nie udało się tego filaru systemu wersalskiego, systemu kapitalistycznego, bo używa zamiennie tych dwóch określeń Lenin w swoim przemówieniu kilkugodzinnym na konferencji w Moskwie 22 września. Nie udało się obalić. No Polacy stanęli nam na przeszkodzie. Lenin, próbując zdjąć z siebie tę odpowiedzialność za klęskę, mówił, że jednak są dobre skutki tego, co się stało, bo pokazaliśmy, że władza sowiecka przeszła do ofensywy. Już nie bronimy się, ale szturmujemy system wersalski. Ta kolosalna klęska to oczywiście Bitwa Warszawska, która została wygrana przez Polaków. To jest zwycięska bitwa, ale czy pan powiedziałby, że to była zwycięska wojna? Czy Polska wygrała tę wojnę? Tu odpowiedź niestety musi być złożona. I tak, i nie. I tak, bo Polska obroniła swoją niepodległość. No niewątpliwie.
na 18 lat. Czy 18 lat to dużo, czy mało? Po 123 latach niewoli 18 lat oddechu. Ciężkiego, czasem nieświeżego, powiedziałbym, jeśli idzie o trudności społeczne, gospodarcze i rozmaite napięcia narodowościowe, ale jednak mieliśmy chwilę radości z odzyskanego śmietnika, że użyję znowu literackiej metafory. Mieliśmy możliwość urządzania go po swojemu i jakoś tę możliwość wykorzystaliśmy, to znaczy to, co zbudowane zostało w czasie trwania II Rzeczpospolitej, to jest przekonanie, że Polska może istnieć w nowoczesnym świecie. Nie byłoby tego, gdyby bolszewicy wygrali Bitwę Warszawską. Mielibyśmy kulturę sowiecką wyłącznie. I teraz możemy się zastanowić, czy to dużo, czy to mało, że było tych 18 lat. I czy to, że było to tylko 18 lat, jest wynikiem no właśnie błędów polskich w 20 roku. I tu przechodzimy do stwierdzenia i nie. To znaczy, że jednak to zwycięstwo nie było pełne. Bo Piłsudskiemu nie udało się zrealizować wariantu maksimum, który polegał na tym, że stoi na wschód od Polski Ukraina jako państwo z geopolitycznego punktu widzenia buforowe, chroniące Polskę. No wtedy nie udało się tego osiągnąć. Nie udało się stworzyć nowej mapy Europy Wschodniej, w której, powiedziałbym, szeroki pas państw między Niemcami i Rosją może być uznany za samowystarczalny, zdolny do samodzielnego życia. Zabrakło poparcia państw zachodnich dla ożywienia tego pasa w okresie międzywojennym. Francuskie kapitały okazały się zbyt szczupłe, polityka francuska zbyt nieśmiała. Amerykanie wycofali się całkowicie z polityki europejskiej, no a Brytyjczycy prowadzili swoją zupełnie odrębną politykę. No i ostatni element tego wielkiego planu Piłsudskiego, w który on może najmniej konsekwentnie wierzył, ale który był i którego spełnienie ustabilizowałoby tę mapę Europy Środkowo-Wschodniej najlepiej. Zwycięstwo III Rosji w Moskwie. To znaczy Petlura w Kijowie, a Sawinkow w Moskwie. To był scenariusz optymalny. Tego rodzaju wizja była w planach Piłsudskiego i ona oczywiście nie została zrealizowana. Sawinkow został zredukowany do roli wyłącznie narzędzia dywersyjnego. Wojna polsko-bolszewicka kończy się podpisaniem traktatu w Rydze i z tego, co pan mówi, chciałbym pana zapytać, czy którakolwiek ze stron, Polacy albo bolszewicy, traktowali ten pokój w Rydze jako coś serio, coś trwałego? Obie strony traktowały w tym momencie, to jest w 21 roku, pokój jako trwały w perspektywie, no myślę, przynajmniej kilku lat, może nawet 10. Oczywiście już właściwie 2 lata później ożyją nadzieje bolszewików na ferment rewolucyjny w Niemczech w 23 roku. Będzie taki moment, że w kierownictwie bolszewickim pojawi się hasło, no jednak musimy pomóc nowej fali rewolucji. Ale to trwało bardzo krótko, nie miało wielkich konsekwencji. Zdecydowanie przeważyła ta teza, którą przyjął sam Lenin w 21 roku. Potrzebujemy stabilizacji, żeby ta władza w ogóle przetrwała. Ze strony polskiej założenie było analogiczne. Zarzucano co prawda częściowo Endecja, częściowo PPS, że Piłsudski właściwie chce jak najszybciej wznowić wojnę. Mamy bardzo ciekawe świadectwo z rozmów, które notował adiutant Piłsudskiego, major Świtalski, kiedy Piłsudski zastanawia się w 22 roku, no czy można było prowadzić dalej tę wojnę, wznowić ją. I stwierdza, wszystko to już było, no może bym jeszcze raz doszedł do Kijowa. No i znowu by mnie stamtąd wyrzucili, prawda? Jeszcze raz może bym osiągnął jakiś taktyczny sukces, ale bolszewików w tym momencie nie zgniotę, bo nie chcę tego społeczeństwo polskie, nie chcę tego społeczeństwo ukraińskie. Znaczy, no sam nie mogę wygrać tej wojny i nie wygram tej wojny. Ten wynik, jaki uzyskany został w Rydze, i tu znów jest pewnego rodzaju mit, który powinna rozwiać ostateczna na ten temat znakomita monografia Jerzego Bożenckiego na temat rokowań w traktacie ryskim, że mianowicie Piłsudski odrzucał warunki pokoju ryskiego, że to tylko źli endecy sprawili, że tak, a nie inaczej została poprowadzona granica. To jest całkowity mit, ponieważ Piłsudski jako naczelnik państwa kontrolował przebieg rokowań w Rydze i w tych warunkach społecznych, politycznych, gospodarczych, dyplomatycznych, jakie były, kiedy nie było wsparcia dla dalszej akcji militarnej ze strony Polski, Piłsudski był zdania, że należy ten pokój zawrzeć. I jedyne, o co zabiegał, to tak zwany korytarz Grabskiego. I Piłsudski nastawił się na to, że
przez następnych właśnie 10-15 lat trzeba ustabilizować państwo polskie, cały czas obawiając się możliwej rekonkwisty sowieckiej, ale zakładając, że ona szybko nie nastąpi, no i przez umocnienie tego polskiego stanowiska w rozmaitych układach politycznych w Europie, własny wysiłek gospodarczy, społeczny sprawić, że Polska będzie w stanie obronić się, kiedy bolszewicy znowu uderzą. Nie zakładał niestety Piłsudski, to trzeba powiedzieć, ani jego następca namaszczony przez Piłsudskiego, czyli Beck w realizacji polityki zagranicznej II RP, że Sowieci połączą się z Niemcami. Tego scenariusz Piłsudskiego nie przewidywał, nie zakładał. No a niestety ten geopolityczny alians, który był całkiem, powiedziałbym, naturalny, kiedy Polska stanęła między Rosją a Niemcami i był rozważany już w 20 roku, zarówno po stronie sowieckiej, jak i po stronie niemieckiej, ten alians niestety obalił to rozumowanie. Ale dopiero po 18 latach i to jest ten, powiedziałbym, no, może nie optymistyczny, ale jednak pozytywny akcent związany ze znaczeniem zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, bo Bitwa Warszawska niewątpliwie została wygrana przez Wojsko Polskie i dała Polsce, cała ta wojna, nie tylko Polsce, ale całej Europie Środkowo-Wschodniej 18-19 lat życia po swojemu. Wobec traktatu ruskiego są również często wysuwane zarzuty, że była to zdrada. Zdrada po pierwsze Polaków, którzy mieszkają na Mińszczyźnie, bo armia polska miałaby rzekomo iść dalej i w ten sposób polscy politycy mogliby zażądać więcej terytoriów, ale to też zdrada Ukrainy. Jak pan się do tego odnosi? Trzeba rozwiać ten mit, iż była możliwość na przykład utrzymania Mińska, w którym było Wojsko Polskie, 3 dni przed zawarciem rozejmu. 15 października doszły tam 20 roku Wojska Polskie i wycofały się stamtąd zgodnie z linią rozejmową przyjętą 18 października. Dlaczego? No dlatego, że tego domagali się bolszewicy i w traktacie ryskim, w negocjacjach prowadzących do traktatu ryskiego, Lenin w żadnym wypadku nie pozwolił swoim negocjatorom zrezygnować z Mińska. Bo pojawiają się takie bzdurne zupełnie publicystyczne wywody, że bolszewicy dawali nam Mińsk na tacy, chcieli, bierzcie sobie Mińsk, bylebyście Kijowa nie ruszali. To jest po prostu nieprawda. Bolszewicki negocjator Adolf Joffe miał jasne, stale ponawiane instrukcje. Nie wolno ustąpić większej części Białorusi Polsce z powodów prostych. No nie chciał Lenin i jego towarzysze, żeby Polska zrealizowała swój program federacyjny. Czyli żeby naprawdę mogła powstać obok Polski czy wewnątrz struktury Rzeczpospolitej no, silna namiastka byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmująca większość Litwy i większość Białorusi. Bolszewicy rozumieli, że to jest niebezpieczne. Oczywiście tego rodzaju nastawienie sprawiło, że nie dało się inaczej niż wznawiając wojnę z bolszewikami uzyskać więcej na wschodzie. A jeszcze raz trzeba to powtórzyć, że w końcu 20 roku poza przedstawicielami Polaków, którzy zostali na wschód od tej linii, wszyscy inni Polacy byli absolutnie przeciwko choćby jednemu jeszcze dniu wojny. Piłsudski wiedział, że w pewnym sensie nie dotrzymał umów, które były zawarte w sojuszu z kwietnia 20 roku, ale obie strony rozumiały, czyli i Petlura i Piłsudski, że te umowy nie mogą być dotrzymane, bo żeby zostały dotrzymane, Polska musiałaby wygrać wojnę 20 roku w takim właśnie maksymalnym zakresie, czy maksymalnej skali, o której mówiliśmy, że nie została wypełniona. Polska nie wygrała tak tej wojny i sami Ukraińcy, jak o tym również wiemy, nie poparli programu niepodległościowego Petlury w sposób, który uzasadniałby z ich strony jakiekolwiek pretensje pod adresem Polaków. Nie było tak, że setki tysięcy ochotników rzuciły się do wojsk formowanych przez Petlurę i zostały wystrychnięte na dudka przez Polaków. Piłsudski, mając świadomość tego, że nie wypełnił, bo nie mógł wypełnić tej umowy, wypowiedział te pamiętne słowa, przepraszam, skierowane do ukraińskich towarzyszy broni. A więc wiedział, że nie spełnił tego planu maksimum, ale obie strony, także Petlura, wiedziały, że nie dało się tego planu zrealizować.